gotta hear her. She's the giggle at the funeral. Looks everybody disapprove of. Can I worship her sooner? If the heavens ever did speak, she's the last true mouthpiece. Every Sunday getting more bleak, fresh poison each week. We were born sick, heard them say it. Cześć playerzy, myślę, że poznajecie bardzo dobrze ten kawałek Hozier Take Me to Church. Chciałbym, żebyśmy wrzucili ten kawałek do najnowszego Głosu i Graj. Dlaczego? Dlatego, że jakby nie patrzeć, trochę nam się nudzi. Atakuje wieżyka. He? No to masz. Te. Patrz. To ci pokażę, patrz. A to się chyba złożą, nie? Te puszki? Znaczy, może, jeśli staniesz równocześnie... Może mi odjechać jakaś, mogę je mieć. Jeśli staniesz równocześnie, to się powinieneś utrzymać. Nie chcę zaczynać z grubej rury i was pouczać, ale chciałbym was uwrażliwić na kilka rzeczy związanych z wakacjami na sam początek. Mimo, że już minął miesiąc wakacji, to jednak cały czas się dzieją bardzo nieprzyjemne rzeczy. Właśnie ostatnio, jak byłem nad morzem, to wyobraźcie sobie, jeden facet, który był policjantem, ratował chłopaka, który miał 14 lat i mimo, że był zakaz wchodzenia do wody, bo były naprawdę dosyć duże fale, a wierzcie mi, że to jest kilka sekund. Mimo, że trenowałem pływanie, jestem ratownikiem, to wiem, że mnie bez problemów też mogłoby podtopić i mnie po prostu zabrać. Bo wyobraźcie sobie, że wchodzicie do wody, kiedy jest bardzo duża fala i jest naprawdę zimna ta woda. Wchodzicie do tej wody, zalewa was jedna fala, ciągnie was, podmywa wam nogi, wpadacie do wody, po czym leci na was kolejna fala, która znowu was zakrywa i leci kolejna fala na was, która was zakrywa i tak naprawdę nie jesteście w stanie w przeciągu kilku sekund złapać jakiegokolwiek oddechu. Po chwili się łykacie kilka łyków i spadacie już gdzieś tam i nie można was wyłowić. Także pilnujcie tego, jeśli jesteście nad morzem, żeby nie wbijać się, jeśli jest faktycznie czerwona flaga, albo jeśli widzicie, że naprawdę są duże fale, a jesteście na jakimś kąpielisku, które po prostu nie jest strzeżone na plaży nad naszym Bałtykiem, czy jakimś innym morzem. Bo jednak, kurczę, no widzicie, no facet, który był, miał rodzinę, miał dzieciaki, wskoczył, żeby uratować tego chłopaka, który nie pomyślał, uratował go tak naprawdę, a sam zginął. Także no kiepsko dla całej tej rodziny i bardzo kiepskie dla nich na pewno wakacje. Także pamiętajcie o tym i tak samo nie skaczcie na główkę w miejscach, w których nie wiecie co jest, bo możecie wskoczyć, a tam zamiast wody będzie na przykład pralka, którą ktoś wrzucił i sobie złamiecie kręgosłup. A teraz już dosyć tych doli, powiedzcie mi, jak mijają wam wakacje. Możecie napisać w komentarzach, w zasadzie ciekaw jestem, co robicie w te wakacje, co robią gitarzyści w wakacje, poza oczywiście graniem przy ognisku na gitarze i zarywaniem lasek i podrywaniem chłopaków. Oczywiście dziewczyny, a chłopaki... Ja spędziłem prawie 2 tygodnie nad morzem i wiecie, można było sobie popatrzeć. Coś ty człowieku powiedział, weź ty to zmień, bo cię Aśka zabije za to. A więc jak minęły wam wakacje? Ja spędziłem 2 tygodnie nad morzem. No i... Dobra, powiem wam jak było. Tak. Tak też było. No i jeszcze było... Tak. Ostatnio kilka osób skarżyło się na to, że nie otrzymują powiadomień o tym, że pojawiają się nowe filmy. Albo na przykład piszecie mi wiadomość, kurde, pojawił się nowy film, jakim cudem, nawet o tym nie wiedziałem. I dopiero teraz to widzę, a film tak naprawdę jakiś, na przykład jakaś lekcja, pojawiła się 2 miesiące temu. W związku z tym chciałbym wam powiedzieć właśnie, jak to zrobić, żebyście otrzymywali powiadomienia na temat nowych nagrań, które pojawiają się po prostu na kanale. Wystarczy, że jak wejdziecie na YouTube'a i klikniecie po lewej stronie w ikonkę YouTube, to wyświetla wam się, lub nie wyświetla wam się, taka lista, w której jest wypisane są wasze playlisty, które macie, które sobie zapisaliście, tak samo ilość subskrypcji i osób, które subskrybujecie. Jeśli tej listy nie macie, wystarczy, że klikniecie na taki przycisk, na takie 3-poziome linie. Kiedy klikniecie w tę linię, rozwinie wam się taka lista. I w tej liście na samym dole macie taki napis zarządzaj subskrypcjami. Musicie wejść w ten dział zarządzanie subskrypcjami. Tam wyświetlą wam się wszystkie kanały, które subskrybujecie. I wtedy musicie kliknąć w taki znaczek, takiej jakby zębatki. I wtedy wyświetlą wam się opcje, które możecie sobie wybrać odnośnie każdego z kanałów. Również właśnie kanału Naucz się grać. Czyli czy chcecie otrzymywać regularne powiadomienia o nowych filmach, które się pojawiają, lub chcecie otrzymywać
powiadomienie od czasu do czasu o tym, że pojawił się nowy filmik, lub na przykład chcecie otrzymywać maila, w którym informujemy Was o tym, że pojawiła się jakaś nowa lekcja. Także pamiętajcie o tym i pamiętajcie, żeby zaznaczyć informowanie o pojawianiu się nowych filmików, żebyśmy byli na bieżąco z materiałem, który pojawia się na naszym kanale. Na sklepie pojawiły się nowe zestawy, które możecie zakupić na cały miesiąc nauki, na cały sierpień. Macie pakiet startowy, kurs gitarowy, oczywiście jest do tego ognisko wygranie 1.0 i 2.0. Wszystko jest fajnie połączone w różnych zestawach, w bardzo fajnych cenach. Także sprawdźcie to, oczywiście pamiętajcie, że do pakietu startowego i do kursu gitarowego otrzymujecie plan rozwoju, który prowadzi Was krok po kroku przez naukę, żebyście nie mieli żadnych problemów. I oczywiście pamiętajcie, po zakupieniu kursów macie wsparcie techniczne, możecie do nas napisać, zadzwonić, zawsze Wam pomożemy. Naprowadzimy Was, jeśli będziecie mieli jakiekolwiek problemy z nauką. Mała niespodzianka na koniec, jeśli chcecie otrzymać dostęp do jednej z lekcji z ogniskowego grania 2.0 i dowiedzieć się w ogóle, co to jest za lekcja i jaki utwór wybraliśmy dla Was, to wystarczy, że napiszecie do nas przez dział kontakt na sklepie i udostępnimy Wam na cały tydzień jedną z lekcji, żebyście przed nowym Głosy i Graj mogli nauczyć się po prostu nowego kawałka. Okej, także piszcie przez dział kontakt, jeśli chcecie dostęp do tego utworu. Pamiętajcie o zarządzaniu subskrypcjami, żeby zaznaczyć sobie tam obserwowanie i otrzymywać powiadomienia od nas, żeby być po prostu na bieżąco z materiałami, które wrzucamy na kanał. Pamiętajcie również o tym, żeby wysłać nam kilka propozycji nowych jeszcze do tego nowego Głosu i Graj. Oczywiście pojawi się tam Hozier, Take Me to Church, ale pojawią się również cztery inne utwory, które Wy zgłosicie. Także wyślijcie jeszcze jakieś propozycje, sprawdźcie oczywiście zestawy na sklepie i tyle. Bezpiecznej wakacji nadal Wam życzę. Trzymajcie się, cześć! Jeszcze raz całą zwrotkę od początku, łapiemy akord D-dur. Pamiętajcie, cztery razy akord D-dur uderzamy w dół, odczekując chwilę po każdym z tych uderzeń. 3, 4. Wielka miłość.